Cześć, witam serdecznie. To znowu ja. Mam trochę bałagan chwilowy, ponieważ wiadomo, jest piątek, jeszcze nic nie zrobiłam, dopiero wróciłam z zakupów. No i parę rzeczy sobie fajnych, dość fajnych kupiłam, ponieważ były takie okazje. No, jak każda kobieta, nie mogłam tego przepuścić i po prostu, jak się zdarza, trzeba okazję łapać. Ale pomijając ten fakt, zacznę od polu z DM-u, ponieważ mam tu parę fajnych, interesujących rzeczy. Jedną interesującą rzeczą były perfumy do mojego męża no tak. Czasami nie ma urodzin i tak dalej, ale teraz się dzień taty zbliża, tak w cudzysłowie, Kaspię mu jakoś tak prezentu nie zrobi, ale tak być jako tata od żony, o, coś takiego. I jest bardzo fajna rzecz, on był w takim ciekawym flakonie, on był przeceniony na 14 euro z hakiem, z 24 jest to nuta, to jest woda toaletowa, nie są perfumy, ale bardzo ładnie pachnie i miała bardzo ciekawy flakon. Co mogę więcej powiedzieć na ten temat? Jest taka nuta takiego drewna, czegoś takiego. Taki całkiem inny zapach, nieodświeżający, naprawdę coś innego niż on teraz używa. I brakowało mi takiego męskiego zapachu, powiem tak szczerze. Ja sobie z tej samej firmy kupiłam też, to jest akurat u mnie, to jest perfum. Teraz się go otworzymy. On ładnie pachnie, bo tester zobaczyła. I osobiście mam jeszcze jakieś perfumy, ale czasami trzeba trochę nutę zmienić, bo perfum jest, jak to mówią, jak ubranie. Flakon ma mega ciekawy ze względu na ten flakon. Patrzcie, jaki ładny flakon ma. Jestem taka sroka i ten flakon jest po prostu cudowny. Nigdy takiego flakonu nie miałam. Coś pięknego, taki piękne to jest. I po prostu powiem tak. Zapach jest mega. I tu jest nuta jakiejś cytryny, ale taką cytryną pachnie. Nuty kwiatowe są. Nie wiem. Ale tu jest dużo cytryny, kwiatów i tak dalej. Taki typowo letnia rzecz. Ja się tam na perfumach zbytnio nie znam, ale jak coś mi pasuje i pachnie i jeszcze do tego wygląda, to ja jestem w niebo wzięta. On nie miał drugiej ceny, nie pamiętam ile on kosztował. Też był za 14,95. Tylko, że to jest 30. Nie, to jest 30, a mój mąż ma 50. Ale ten zapach jest piękny. Po prostu. Nigdy go nie widziałam w ogóle na półce w DM-ie, chciałam powiedzieć. I lubię nowości, chciałam zobaczyć, co to jest. Ale za ta cena jeszcze idzie i warto coś fajnego mieć. Na co dzień zwykle psikam się takimi zwykłymi, jak to mówią, tanimi w cudzysłowie. Chociaż niektóre mam takie, można powiedzieć, załatwione z odzysku. Teściowa mi tam załatwiła po niższej cenie.
Także one są dość duże flakony i nie szkoda mi aż tak ich wypsikać. Znaczy się w sensie takim, że mi się szybko skończą. Lubię mieć ileś tam sztuk różnych, ciekawych. Niektóre nawet niektóre zapachy, powiem tak, niektóre zapachy perfum nie muszą być drogie. Mogą być tanie. Kiedyś takie kupiłam nawet w DM i nie wiem, one kosztowały raptem 5 albo 6 euro, coś takiego. Ale miały piękne, piękne nuty kwiatowe i marzy mi się perfum o nucie konwali. Coś takiego. Takiego będę szukać na pewno, bo konwalia mi się zawsze podobała. Także uwielbiam. Taki... Nie jestem za piciem energy drinków, ale ten ma coś w sobie. Jest bio, jest granat, apfel, mit bio, mit ekstrakt z guaraną, no i z ekstraktem z mięty. No za dużo fetu nie ma, trochę ma cukru, nie za bardzo wegański, nie za słodki, z naturalną kofeiną i jest odświeżający, czyli na tą porę, na to ciepło, na ten zaduch po prostu raz za kiedy warto sobie coś takiego kupić niż jakiegoś, powiem, Red Bulla z taurynu, chociaż nieraz wypiję, no ale wolę naturalne rzeczy. Kolejna rzecz, kremik taki fajny z Lavery. Teraz latem ostatnio mam taką tendencję, że bardzo mi się skóra na czole wysusza. Mam tendencję do suchości skóry, nie czuję się zbytnio nawilżona. Przykładowo krem do opalania, on mnie nawilża, bo czuję. Jak jest duże słońce, też się nim wysmaruję cała i czuję, że nawilża, tak? Ale brakuje mi coś do twarzy. I jest z aloesem i shi, masłem tym shi całym. Jest bio, wegański i ładnie, tak delikatnie pachnie. Jest do wrażliwej skóry. Do wrażliwej, suchej skóry. Więc to jest krem na dzień. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Może będzie dobry, bo niektóre kremy, one się stosunkowo dobrze wchłaniają, ale jak przychodzi lato u mnie, to mam tą tendencję, że skóra, nie że jestem tłusta, ale czuję, że jest, ona się napina, jest sucha, gdzieś tam świecę się, owszem, jest ten pot i tak dalej, ale ta skóra jest całkiem inna gdzieś tam. Ja głównie używam nawilżających kosmetyków, one mi pomagają przetrwać dzień, ale latem potrzebuję jeszcze większego nawilżenia. To u mnie jest taka trochę inna sprawa. Kolejny naturalny kosmetyk z Santé. Jest to woda micelarna wekańska, certyfikowany kosmetyk naturalny. Ma tu bardzo ciekawe składniki i piękny różany zapach, moi drodzy. Taki, ja bym powiedziała, taki płatkami róży, coś takiego, ale coś... bardzo ciekawy skład ma, bardzo dużo naturalnych rzeczy, aż jestem zdziwiona, że tyle, patrzcie, to wszystko są naturalny skład. To jest coś, co mnie zaskoczyło, nigdy tej firmy nie używałam i zobaczyłam, jak sobie poradzi z moim makijażem. Także mówią, że jest to suchej i wrażliwej skóry. Zobaczymy, będzie na dęku na pewno i powiem, jak się przy mojej skórze z tarczycą sprawdził
I jak będzie to wyglądać? Bo ja mam tą tendencję, że mam jakieś pikle wyskakują, ale z tego względu, że skóra niedostatecznie jest nawilżona, jest sucha, gdzieś tam wilgoć się zbiera w porach, nie tam gdzie trzeba, nie jest to równomierne, jakieś takie, no mam problemy skórne i teraz muszę sobie ją doszczętnie nawilżyć, ponieważ wyrzut tego talku powoduje, że właśnie skóra się zabrudza, robią się takie małe sywki i tak dalej. No i u mnie jest taka, że ta równowaga skórna jest zaburzona. Nie tak jest. No, mamy mydełko. Jest to firma. Tutaj jest firma DAF. Chciałam sobie kupić mydło z firmy innej, ale to jest ten pak do dozownika. I mówię, dobra, no wezmę sobie, no zobaczymy, no. Chciałam sobie kupić inne mydło, ale tamtego niestety nie było, więc musiałam wyjść jakiś taki, który nie będzie haratł od moich rąk. Bardzo fajna promocja dzisiaj była na żele pod prysznic. Dwa żele euro 75 spa. Co najciekawsze, bardzo ładnie pachnie. Tak. 94% naturalne składniki. I co mogę powiedzieć? Pięknie pachnie. Bardzo się opłaciło. No i kupiłam oczywiście do męża też taki żel z nutą cytrynową. Sportowy, jak jest lato. Więcej odświeżenia potrzeba, no to trzeba się odświeżyć. I trzeba trochę więcej tego żelu. Nie opłaci się. Więc się nie opłaci czegoś drugiego kupować, a nawet bym nie chciała, bo pani jest złą firmą. Więc jest to. I naturalnie moje tutaj te batoniki białkowe, które robię jako przegryzka. Która mi pomaga przespać dzień i ogólnie daje mi siły. Jeszcze lepiej niż batonik zwykły, ponieważ jak mówiłam, czekolada ma histaminę, a to jest taka trochę inna czekolada, można powiedzieć. I jest dużo, dużo białka, które mi pomaga przetrwać. Była w takim sklepie. U nas jest na Hauptstraße, tak wam w ostatnim filmiku chyba pokazywałam. Tak się nazywa Ersting's Family. No i tam są takie fajne rzeczy. One nie są stosunkowo tanie, ten sklep. Ale jak są promocje, to są naprawdę porządne obniżki i jak co, na te promocje to akurat sobie pójdę. I sobie poszłam na te promocje i zobaczcie, co kupiłam. Pierwsza rzecz, którą kupiłam, nie była na promocji, ale potrzebuję, bo każdy potrzebuje, to jest normalna rzecz. Skarpety takie, no letnie takie stopki. Coś takiego. Z kawusią, patrzcie. Są różne motywy. Tu też taki kubeczek. Są bardzo ładne. I materiał jest mega. Także no. Niby 63% bawołu, ale to jest normalne przy skarpetkach niestety. Rzadko się spotyka bawełnę, która jest w 90% skarpetki. Jest dobrej jakości podobno. No i takie ładne motywy są, co mi się podobało. Zauroczył mnie ten motyw. Naprawdę cudowny. Jakby była taka koszulka, z chęcią bym ją wzięła. Powie ktoś, ubiera się jak dziecko, albo nie wiem, za młodo. Ale ludzie, ja mam 32 lata, no to jakby dochodzić? Jak starobaba za przeproszeniem? Nie. Nie mam zamiaru, chcę młodo wyglądać. Na tyle, ile potrzeba. Tu jest taki fajny, o, coś do kacperka, taki sensoryczny wężyk. Taki, o. I tu jest piasek w środku. Piasku w środku nigdy on nie miał. Zawsze takie rzeczy są przeważnie z wodą wypełnione. Zobaczyła, jak na to zareaguje. Można sobie to rozciągać, można sobie zawiązać. Różne rzeczy można z tym robić. Można tym rzucać nawet, ale nie będę tym rzucać. Raczej niepotrzebnie rzucać jest i to się tak trochę lepi, nie? Trzeba uważać, bo to trzeba myć, trzeba
Wiadomo, nie? No i mówiłam, jak taką sensoryczną skrzyneczkę mu zrobię, to wtedy Wam pokażę, jakie ma tam rzeczy. Na razie je zbieram póki co, żeby mógł się to odstresować dzięki takiemu czemuś. Także takie dzieci potrzebują również odstresowania. Co jeszcze kupiłam? Aha, a propos DM-u, jeszcze kupiłam sobie taką paczkę pod pasek. Lubię ja akurat na początek okresu i na noc, ponieważ mam problem z dużą ilością na samym początku. I to jest dla mnie bezpieczeństwo, bo mam doświadczenie z mniejszymi, z tymi zielonymi. I na sam początek one nie są za dobre. Ja potem zaś przeskakuję na te zielone za jakieś 2 dni. No i to sobie jakoś tam leżą. I odpłaca się oczywiście kupować w paczkach tych dużych. Także one mi starczają na bardzo długo. Jeszcze na drugi albo trzeci cykl nawet mam. Także opłaci się. Kolejna rzecz, którą bym chciała pokazać, jest taka rzecz, żebym chciała to wszystko tu z Wami przymierzyć. Pokazać Wam to, co kupiłam dzisiaj, jak to będzie tu wyglądać na moich, na mnie oczywiście, bo promocje się zdarzyły. Pierwsza rzecz, którą Wam chciałam pokazać, bo dzisiaj byłam w tej koszulce właśnie, w innych jeansach, no i kupiłam sobie takie właśnie spodnie. To jest taki bardzo, bardzo ciemny granat. I one są bardzo dobrze skrojone. Nie wiem, ile jest, tylko będzie widać, ale bardzo ładnie pupa wygląda. No i co mogę powiedzieć na ten temat? Że mnie się bardzo spodobały, ponieważ ja nie mam takiego, widzicie, takiego mega super brzucha. I do tego jeszcze mi brakuje, bym musiała kupa brzuszków i tak dalej robić. To są, wiadomo, nie jestem idealna, rozstępy po ciąży, tyle lat. No i co mogę powiedzieć, co mi się podoba w tych spodniach, one nie są niskie, nie lubię niskich spodni, one są takie, że one cały ten brzuch, który przykładowo wisi, bo ja miałam cesarkę, cały ten brzuch one ściągają idealnie do góry. Jak chce się, można pasek, bo wiadomo, jest problem potem one, jak się schyli człowiek, to potem one się spuszczają na dół. Nauczyłam się wchodzić w paskach od jakiegoś czasu dłuższego, więc raczej powinno być ok. I zobaczcie, one były przecenione, no to powiem pokazać, 10 euro z 25 na 19, a potem na 10 były przecenione. Bardzo ładna cena. Także sobie je wzięłam. Muszę je trochę podwijać. Niestety na nogawkach. Ja jestem niska, mam 1,58 m. Nie chce mi się ich zanosić do krawca zbytnio. Spodnie podwinięte teraz są w modzie, więc raczej nie będę o to zabiegać, żeby je zaś znowu skracać. Także ładnie wyglądają. To są jeginsy. Kolejna rzecz, którą kupiłam, jest taki jakby, nie jest to golf, to jest takie ładnie coś. Nie wiem, bo nie wszyscy lubią to, nie lubię golfu osobiście, ale takie coś satysfakcjonuje mnie, bo mam jeszcze trochę luftu na szyi. Jest to bardzo ładnie skrojona bluza, to ma takie, aby to powiedzieć, nie wiem, to pokazać, takie ładne guziczki, odpinają się, można sobie coś tu wsadzić. Zapinają się. Bardzo fajna rzecz. Co jest fajne, to jest taki ściągacz i ona tak leży też ciekawie. Ma bardzo ładne nadruki z takimi, o widzicie, z takimi ptaszkami, choćby nutki były. Pięknie to wygląda i kolor jest przepiękny. On jest taki, bym powiedziała, taki, no nawet nie khaki, taki piaskowy. Ładnie komponuje się z blond włosami i po prostu nawet do tych spodni pasuje. By ktoś powiedział, wygląda jak w worku, ale to był numer 34-36. Jak ktoś ma brzuszek, to zniweluje, ponieważ pasy idą.
Także osobiście mogę ją do tych spodni zakładać, a mogę też do jasnych spodni zakładać, więc jak to woli. Także jest fajna, no ja lubię takie luźne rzeczy i przede wszystkim to jest bardzo praktyczne do pracy. Za 10 euro, z 20 przecenione, to raczej się opłaci. Kolejna bluza w tym samym sklepie. Ta ma kaptur. Taki. Zobaczcie. Mogę sobie założyć. I też się ładnie prezentuje. Ona jest całkiem inaczej skrojona niż tamta. Co mogę jeszcze powiedzieć? Bardzo spodobał mi się ten nadruk. Jest tak ładny nadruk. Tu jest ściągacz. I są ściągacze też przy kapturze. Także nie spotykany nadruk, także bardzo ładnie to wygląda. Nie wiem czemu, ostatnio lubię czerń, może ze względu na to, że mam jasne włosy. Moja mama by powiedziała, kurde, jak śmierć wyglądasz, czemu ty w czarnych rzeczach chodzisz? A u mnie w pracy jest to jak najbardziej praktyczne, więc na co dzień to jest jak znalazł. Pod spodem ma taki mięciutki misiek. To jest, nie powiem, że to jest grube, bo to jest cieńszy materiał. Także nie będę się w ogóle w tym pocić, a przede wszystkim jest ten luz, który nie przylega mi do ciała. Niestety ja mam z tą tarczycą tak, że ja się w momencie pocę i ten materiał jest tak przewiewny, jest ten misiek, on jednocześnie grzeje, jest przewiewny, no i bym powiedziała, ładnie się układa i prezentuje. Kolejna rzecz, też przeceniona na 10 euro. 20. Jest to Mickey Mouse, trochę taki szeleszczący, trzeba uważać jak się go będzie prać, bo się trochę zagniecie. Jest to ładny taki brudny róż, może teraz go w tym świetle nie widać, ale uwielbiam po prostu takie bluzy i zawsze szukałam takiej bluzy z takiego ładnego brudnego różu. I ta bluza ładnie się też układa, każda bluza jest szersza i tak dalej. Ogólnie lubię bluzy. Po prostu jest to dla mnie praktyczna część garderoby na co dzień. Ja się ubieram zwykle na sportowo, ponieważ jak biegam za Kacprem, biegam za dziećmi, niestety nie mogę pozwolić sobie na coś, że chcę ładnie wyglądać, ale nie mogę pozwolić sobie na to, że będę, no nie wiem, za przeproszeniem cycyk mi wyskoczy z t-shirtu albo coś takiego, no niestety pracuję z dziećmi. A do dzieci powiem takie motywy są jak najlepsze, bo dzieci rozpoznają Mickey Mouse, także jest jak najbardziej dla dzieci odpowiednie, że takie coś właśnie jest i fajnie się komponuje z tymi ciemnymi spodniami, powiem. I do jasnych spodni też będzie pasować, także jest to też z takim misieczkiem pod spodem. Jest to bardzo delikatne, do skóry, nie gryzie ten materiał, przede wszystkim jest cudowny w dotyku. Także jakościowo w tym sklepie, dlatego one tyle rzeczy kosztują, ale jakościowo są bardzo, bardzo dobre. Jak jest promocja konkretna i to były ostatnie sztuki, które się nadawały na mój wzrost, więc czemu nie wziąć? No i kolejna bardzo fajna rzecz, którą wzięłam, taką kurtkę. Nie mam ani jednej takiej kurtki, taka ala skórzana. To jest ekoskóra, jest bardzo delikatna, choćby prawdziwa skóra i było przecenione z 40 euro na 15 i ostatni rozmiar, który jest mój i się tak pięknie prezentuje, no po prostu ludzie, jak ta lala, nie? Także wszystko tuszuje, nawet przy tym... Nawet przy tej bluzie, ta bluza nie zapycha tego, nawet to fajnie się komponuje razem. Także moi drodzy, idzie fajnie wyglądać i się niedrogo ubrać. Tak wyglądam teraz ja. Widzicie, ja chodzę w paskach, bo potem te gacie lecą z tyłka. To jest moje dzisiejsze ubranie, trochę motylowo tak. No, tak ciekawie, no. I ostatnia rzecz z tego sklepu, ona nie była w promocji, ale mi się one tak spodobały. Tutaj do nas do sypialni te poduszki, nie mieliśmy takich. Brakowało mi właśnie czegoś ozdobnego tutaj.
Jest to taki fajny, mięciutki materiał. One były za 8 euro, ale są tak słodkie. Szkoda było nie wziąć. Więc cudowne to jest. Cudowne to jest. Po prostu pasuje do tej do tej deki. Także pięknie to wygląda. Muszę tylko metki poodcinać, ale naprawdę jestem zadowolona. No i ten cały galimatias posprzątać. A jeszcze jedną rzecz, którą kupiłam, były majtki do Kacpra. Spróbuję majtek. On normalnie teraz nosi bokserki, ale spróbuję majtek. Jest to 98 na 104 niestety, bo wszystkie na jego wzrost, one są za duże. One mają za szerokie gumki. A on jest szczupły i ma pupę małą, więc raczej to powinno być ok, bo sam teraz taki rozmiar nosi, więc to nie szkodzi. Raczej się nie powinno wrzynać, bo on jest bardzo, bardzo szczupły. No i tutaj mamy takie krótkie spodenki, w Kiku my je kupili, także takie ładne, będzie sobie ten chodzić. I tu jest przede wszystkim sznurek, co mi się podoba, sznurek to jest podstawa u niego, ponieważ jest tutaj szczupły, aby były guziki, to by musiała być regulacja wewnątrz, ale sznurek lepiej mi się podoba, więc... I ten jeans nie jest ciężki, on jest taki leciutki, ma fajne kieszonki, także słodziasny, z takimi motywami takich rekinków, takie letnie, takie fajne galotki. No. Mam nadzieję, że dzisiejszy haul Wam się podobał. Subskrybujcie, polecajcie, trochę się rozkopałam, kciuki dawajcie. No i życzę Wam słonecznego, pięknego dnia, byle burza dużo szkód nie zrobiła, bo to wiadomo. Także do zobaczenia. Cześć!